Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj zapraszam na tag książkowy. Będzie to The New Year's Book Tag. Taki tag robiłam również w zeszłym roku, także tutaj gdzieś nad moją głową, czy tutaj, nigdy nie wiem z której strony, postaram się podlinkować właśnie ten poprzedni z zeszłego roku. Mamy jeszcze początek lutego, czyli można powiedzieć, że jeszcze początek 2022 roku, więc myślę, że nie jest jeszcze za późno, a jest to taki krótki tag, który troszkę nam podsumowuje miniony rok, troszkę mówi o planach na ten rok, także pomyślałam, że po prostu powtórzę go z zeszłego roku i nagram ponownie. Ma on tylko 6 pytań, także mam nadzieję, że nam szybko pójdzie i że będzie Wam się podobał. Pytanie pierwsze to, ile książek chciałabyś przeczytać w 2022 roku? Jeżeli chodzi o wyzwanie na Goodreads, to ustawiłam sobie w tym roku 65 książek, czyli o 5 więcej niż w zeszłym roku. Natomiast bardzo, bardzo chciałabym przeczytać więcej, tak koło 80, bo dawno nie czytałam takiej dużej liczby książek i chciałabym właśnie w tym roku jednak gdzieś tam w tej każdej wolnej chwili czytać, być może trochę przekonać się do audiobooków, spróbować słuchać też książek, żeby było mi łatwiej, żeby po prostu więcej tej historii poznać, bo zawsze co roku jest tyle tych książek, które ja bym chciała przeczytać, a wiecznie nie mam czasu, wiecznie coś innego wpada w moje ręce. No i po prostu chciałabym chociaż raz być taka, wiecie, spełniona czytelniczo po zakończeniu roku, że przeczytałam wszystkie te książki, które chciałam przeczytać, które miałam w planach, a dodatkowo wszystkie te nowości, które mnie gdzieś tam w trakcie interesowały. No może nie wszystkie, no bo umówmy się, nie jest to możliwe, ale po prostu chciałabym przeczytać jak najwięcej, tak więc ta liczba 65 jest taka umowna, a mam nadzieję, że uda mi się przeczytać tych książek więcej. Pytanie drugie to pytanie o 5 książek, które chciałam przeczytać w 2021 roku, ale nie zdążyłam i przeniosłam sobie jej na 2022 rok. I ponownie, tak samo jak w zeszłym roku, to samo mówiłam, że mogłabym Was tutaj odesłać bezpośrednio do tego filmiku TBR na 2022 rok, bo tam właśnie bardzo dużo takich książek się znajduje. No i oczywiście Was zapraszam, zachęcam do obejrzenia tamtego filmu, ale tutaj chciałam Wam pokazać część książek, których jeszcze wtedy nie pokazywałam, a część się powtórzy. Także 5 książek, które chciałabym przeczytać w tym roku, bo nie zdążyłam w zeszłym, to na przykład Moja lista gości. To jest książka, którą kupiłam w grudniu i która pojawiła się właśnie w moim TBR na grudzień. Ostatecznie nie zdążyłam jej przeczytać, ale dalej bardzo bym chciała, skoro już ją mam na półce, no to na pewno to zrobię. Pod koniec roku, kiedy ta książka wyszła, pojawiło się sporo naprawdę pozytywnych recenzji i słuchając opinii innych, słuchając też o fabule, wydaje mi się, że to może być książka, która mi się spodoba. Także bardzo chciałabym tę książkę nadrobić w pierwszych miesiącach 2022 roku. Druga taka książka to coś, co już znalazło się właśnie w tym TBR-ze na cały 2022 rok, ale powtórzę, ponieważ był to wielki hit zeszłego roku, a jest to książka Dziewczyna, kobieta inna, Bernardine Evaristo. To są takie historie różnych kobiet, które mają różne doświadczenia, pochodzą z różnych krajów, z różnych kultur, z różnych, no powiedzmy, takich warstw społecznych. Nie wiem, jak to dobrze ująć, bo też tej książki nie czytałam, więc opieram się tylko na tym, co o niej słyszałam gdzieś tam z opisu, czy właśnie u innych osób. Ale też była to bardzo, bardzo głośna premiera zeszłego roku, bardzo dużo osób tę książkę polecało. I też widziałam, że pojawiała się w wielu topkach 2021 roku, więc zdecydowanie chciałabym nadrobić. Myślę, że to będzie taka książka, w której ja również się zakocham. Kolejna książka to Państwo Gutfińscy, czyli reportaż o wrocławskim zoo i właśnie o założycielach tego zoo. To jest książka, o której ja już mówiłam Wam w zeszłym roku, przy okazji chyba 2 czy 3 TBR-ów. Ona się gdzieś tam przewijała, ale ostatecznie nie udało mi się jej przeczytać. Ale oczywiście nadal mnie to interesuje, nadal bardzo chciałabym tę książkę przeczytać, także zdecydowanie planuję to nadrobić w 2022 roku. Kolejna książka to znowu coś, co już się pojawiło w tym ogólnym TBR-ze na cały rok, a jest to książka Nasz ostatni dzień Adama Silvery. To również jest coś, co pojawiało się w co najmniej kilku moich TBR-ach w zeszłym roku, ponieważ bardzo chciałam tę książkę przeczytać w zasadzie od wakacji, bo w wakacje założyłam TikToka i wtedy ta książka pojawiała się dosłownie wszędzie na TikToku i bardzo się nią zainteresowałam, kupiłam ją właśnie wtedy. No i tak od tamtej pory leży i czeka na swoją kolej, także zdecydowanie również chciałabym w tym roku nadrobić, ale nie będę się tutaj rozgadywać, ponieważ już o tej książce mówiłam, także ponownie odsyłam do tego filmu TBR na 2022 rok. I ostatnia z tych 5 książek to również całkiem głośna premiera, wyczekiwana przez wielu. Książka autorki, której poprzednia książka znalazła się w mojej topce najgorszych książek tego roku, więc bardzo jestem ciekawa, jak odbiorę One Last Sob, czyli drugą książkę Casey McQuiston wydaną w Polsce. Słyszałam różne opinie. Z jednej strony ludzie, którym bardzo podobało się Red, White and Royal Blue, mówili, że ta książka jest słabsza. Natomiast z drugiej strony od ludzi, którym nie podobało się właśnie Red, White and Royal Blue, słyszałam, że ta książka jest dużo lepsza. Także zważywszy na to, że mnie ta pierwsza książka się nie podobała, być może ta mi się spodoba dużo bardziej, bardzo jestem ciekawa i też na pewno będę w tym roku nadrabiać. Pytanie trzecie to pytanie o to, jakiego gatunku chciałabym czytać więcej w 2022 roku i chciałabym czytać więcej reportaży, więcej w ogóle literatury faktu, non-fiction, ponieważ jak robiłam sobie takie podsumowanie 2021 i nawet moją topkę najlepszych książek tamtego roku, to zauważyłam, że było w tych książkach jakoś tak mało reportaży, które zawsze bardzo lubiłam czytać i zawsze ich było jakoś dosyć sporo, a w zeszłym roku wydaje mi się, że czytałam ich naprawdę wyjątkowo mało. I dlatego chciałabym ponownie w tym roku wrócić do tych książek. Tym bardziej, że sporo naprawdę takich obiecujących, ciekawych tematycznie reportaży na mojej półce już czeka, więc to na pewno jest taki gatunek, który w tym roku chciałabym, aby był dla mnie priorytetem. Pytanie czwarte to są 3 nieksiążkowe postanowienia. I tutaj też nie chcę
się powtarzać, bo odsyłam Was znowu do tego filmu z zeszłego roku, który na początku podlinkowałam, ponieważ wydaje mi się, że tam miałam całkiem ciekawe postanowienia i dalej chciałabym się ich trzymać, bo one były takie bardzo długoterminowe, to znaczy to nie jest coś, co można zrobić i odhaczyć, tylko coś, co można poszerzać swoją wiedzę w tych tematach tak naprawdę nieustannie. Także jak najbardziej te postanowienia z zeszłego roku są dalej aktualne, ale również chciałabym gdzieś tam życiowo się, tak wiecie, ustabilizować, wiedzieć, co chcę robić ze swoim życiem, zamieszkać w takim mieszkaniu już na dłużej, nie tylko takim przejściowym, tymczasowym. Być może kupić własne, jeżeli sytuacja się uspokoi, wiecie, z inflacją i z tymi kredytami i tak dalej, i tak dalej. Także sporo mam takich postanowień gdzieś tam prywatnych, ale też wolałabym je zostawić dla siebie. Wolę na razie nie mówić, bo po prostu boję się, że później będzie na mnie taka presja, gdzie wiecie, że gdzieś to powiedziałam i potem będzie mi głupio, jak to się nie wydarzy, także na razie zachowam to gdzieś tam w sferze swoich takich prywatnych planów i nie będę o tym mówić. No ale właśnie tak ogólnie mówiąc, to po pierwsze te rzeczy, o których wspominałam w zeszłym roku, a po drugie to takie życiowe ustabilizowanie się i odnalezienie swojej drogi, jak to poważnie i górnolotnie brzmi. Pytanie piąte, czyli już przedostatnie, to jest pytanie o książkę, którą mam od bardzo dawna, ale jeszcze nie przeczytałam. I tutaj znowu, w zeszłym roku, w tym filmie z zeszłego roku, pokazywałam Wam książki, które są na moich półkach najdłużej, zdecydowanie, bo od 2012 roku bodajże. Tak więc, no znowu, nie chcę pokazywać tych samych, nie chcę się powtarzać. I wybrałam inną książkę, a jest to Światło, którego nie widać, Antonego Doerra. To jest podobny czas. Ja tę książkę mam na swojej półce od daty jej premiery. To jest to pierwsze wydanie w twardej oprawie, czyli który to jest rok, zaraz Wam powiem, który... O, nawet widzę, że zaczęłam czytać, bo mam zaznaczone na 18 stronie, ale kompletnie nie pamiętam nic z tej książki. To jest rok 2015. I wybrałam tę książkę, dlatego że gdzieś mi dużo ostatnio migało informacji na temat tego, że ten autor, nie wiem, czy wydaje nową książkę, czy właśnie zostanie wznowione Światło, którego nie widać. I to chyba nakładem czwartej strony albo jakiegoś innego imprintu wydawnictwa poznańskiego. Także myślę, że o tej książce znowu zrobi się głośno i myślę, że znowu gdzieś tam ta ochota na jej przeczytanie mi wróci, ponieważ wszyscy będą o tej książce mówić i będę ciekawa, o co tak naprawdę chodziło. Dlatego właśnie zdecydowałam się pokazać Wam tę książkę, a ona już naprawdę bardzo długo u mnie leży i czeka na swoją kolej, no bo jest to już 7 lat, tak? 7 lat chyba. Także być może, kto wie, w tym roku w końcu przyjdzie jej kolej. I ostatnie pytanie, szóste, to jest pytanie o to, jakim słowem określiłabym cały nadchodzący 2022 rok. I tutaj, zważywszy na to, jakie jest moje postanowienie, co osobiste na ten rok, to znaczy takie odnalezienie własnej drogi, to chciałabym, żeby ten 2022 rok to był właśnie taki rok takiego osobistego spełnienia, odnalezienia takiego, wiecie, spokoju. Także nie wiem, jakie byłoby to słowo. Samorealizacja może? Może coś w tym kierunku? Wiecie, tak, żeby się po prostu ustatkować życiowo, żeby określić to, co chcę robić i rozwijać się w tym kierunku. Także myślę, że samorealizacja to byłoby takie dobre słowo na określenie tego roku i mam nadzieję, że tak to właśnie będzie wyglądało. No dobrze, i to były wszystkie pytania. Chyba poszło nam szybciutko. Koniecznie dajcie znać, jakie są Wasze postanowienia na 2022 rok, książkowe lub nie. Odpowiadajcie na te pytania w komentarzach. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i widzimy się w kolejnym. Cześć!